Dzień dobry Państwu, właśnie jedziemy do Torunia, jesteśmy w samochodzie Rafała, jest to nietypowy Batmobil, ponieważ porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym, ciągle przyspiesza, w zasadzie non-stop. A ja teraz patrzę tutaj na telefonu coś o Toruniu, bo poza tym, że jest żużel w Toruniu i poza tym, że jest Mikołaj Kopernik i poza tym, że są pierniki i poza tym, że są torunianie, to mało wiem, ale z takich subiektywnych opcji, to wczoraj ziomeczek z Częstochowy powiedział mi, że torunianie to straszne, że to są brzydcy ludzie jacyś, w sensie charakteru. Są to osoby takie, z którymi nie chciałoby się mieszkać. Wjeżdżając w bramę Torunia, chcemy opuścić Toruń. Głównie ze względu na ludzi. A teraz poważnie, bo mam przy sobie telefon w lewej ręce. Facebook, muszę to powiedzieć koniecznie. Możliwe, że ten film zostanie usunięty z YouTube'a. Sorry, pyknąłem w ten oparcie. Dzień dobry. Wiedziałem, że go zaskoczę tym. Podejrzewam, że akurat oblizywała brwi. Jest opcja taka, że Facebook przy 12 tysiącach subskrybentów, ostatni mój post dotarł do, uwaga, 1396 osób. Porażający zasięg. Wczoraj jeszcze do godziny, bo post został wrzucony o 18.09. Wczoraj jeszcze do godziny 21.00 post zobaczyło, nie przepraszam, 21.00? 20.00 bodajże, gdzieś tam mam zapisane, post zobaczyło osób 6. Także zasięg generalnie jest coraz większy z dnia na dzień. To na razie tyle, dziękuję bardzo, widzimy się. Wiesz, to jest grane w sumie, to suje. Wiesz, to jest mój instrument, mogę tak tu mówić. Ja to tu ogarnę, ziombel, o kurde, to jak rzuty wolne tu wygląda. Idę przed ciebie na samplach, kurde, na spodniach chyba gwiazda. Ty jaka gwiazda, trzymam się tu tego. W ten sposób gram na wolno przełom. Nieważne spraw, ziomek, ty zrób tak. O kurde, myślałem, że ziomek wylazł z wózka. Dobra, wylazł z wózka, ziomek pieprzą. Nie wylazł z wózka, to po prostu drugie dziecko. Super, dobra panie, mówią, że zakazane jest klonowanie. Na szczęście te dzieci nie są takie same, ty wierz mi, on wygląda jak ludzik z Michelin. Dobra, czekaj, mam ten występ, jestem kamem, zanim prysnę. Siemanku, jestem mikser, na tym to polega i rozwalamy tutaj biznes. Jaki biznes? Biznes weź został, bo biznes to na kieszeni jest chłosta. Dlatego na szybko ja tego tutaj sprostam. Kiedy gram tak, no to wiem, że tu głos mam. Wiem, że tu głos mam, też to podaj temat, bo tematu nie mam stamtąd. Noszę sobie rym jak ten ziomek na sobie, tam koszulkę Ambro. W pogodzie dzisiejszej. Jak? W pięknej pogodzie. Mówisz piękna pogoda. Mówisz piękna pogoda, piękny temat podałem. Piękna pogoda to jest prosta droga i zobacz, mogę myśleć na ten temat nadal. Piękna pogoda, bo z nieba nic nie pada. Ogólnie super, wiesz, rap za solę. Jak jest piękna pogoda, nie chodzę z parasolem. Co ci powiem, wiatrem się tutaj zmagam. Jak piękna pogoda, to sucha ta flaga. A, może znowu pogadać, bajer. Flaga kojarz z majem. Wiesz, co jest grane, ziom puść to. Pozdrawiam, Kościuszko. Dobra, dla mnie to jest proste, wiem w sumie. Polu, siemanko, Toruń. Wiesz, co jest grane, mogę tak lecieć. Nie mam żadnych Torunia, nie jestem specem. Dobra, wiesz, spada rapu dawka. Wszyscy słyszą, tylko nie kolej w słuchawkach. Jest fajna pogoda, więc śmiga. Że ma słuchawki, to weź mu wybacz. Różnie z takimi typami, na szybko człowieku tutaj tak bywa. Bo kiedy jest taka pogoda, to czuję, że to flow bez wody tu może brat pływać. Wiesz, co jest grane, ja upłynę. Bo na szybko mam taką rozkminę. Ogólnie to jest super, mam już kartką. Mam za te gadło przez pogodę, ale warto. Wiesz, to jest ziomie, teraz będziemy na stówę w jego telefonie. Dobra, fajnie, taką pogodę doceń i nie mów. Taka pogoda, ty stoisz jak wybry w cieniu. Nie no, żartowałem, wybacz. Tak, wiesz, to jest opalanie. Dobra, myślę, to za pasję. No wiesz, co to jest opalanie, spójrzcie na karnację. Dobra, pędzę z tym, bo kiedy gram tak, no to i tu pędzę z tym. Chcę się napić, bo to może zabić heca. Taka pogoda, że mam tutaj ten plecak. A plecaku mam wodę, faktu ten doceń. Bo ta woda przyniesie z rapem owoce. Z rapem owoce. Zapem owoce, mogę grać tak ziom. Mam tam K2O. Ale ziomek, ja wiem to, że sięgnę po nie ręką. Skoro mamy do wody dostęp, to widzę, że te wody są człowieku polskie. Mogę tak mówić, ty wody nie zgubisz, bo bez wody to na pewno nie ma sztuki. Mogę być głupi, to droższy niż rubin, bo tak naprawdę tą wodą można kupić. Ziom każdego, dla mnie to przełom teraz. Dzięki ziomek. Szkoda, że tylko on tu zbiera. Dobra, pędzę. Wiesz, te zgrane w sumie. W ten sposób wolno. Wiesz, grać umiem. On powiedział dwa. Dobra, ja cię już lubię. Skoro dwa, to mamy razem po złotówce. Dobra, człowiek. Twoje zdrowie. Właśnie przed chwilą dostałem pytanie, ile płacę pieniędzy ekipie, która ze mną jest. To są ci ludzie za moimi plecami. Grosza bym im nie zapłacił. Z takich tam ciekawostek odnośnie Torunia, to wyczytałem, że Toruń piszemy z dużej litery. Zaczyna się na literę T, a kończy się na literę N. To jest ny z kreską. Niektórzy mówią na to ni, ale jak mówimy ni, to tak jakbyśmy prawie nic nie mówili. Jeszcze Toruń jest po
pogoda jest ładna w Toruniu. To nie jest tak ciągle, ale zdarza się. To jest częste. No i w zasadzie jakby... Nie no, poważnie, to dużo jest ciekawostek o Toruniu kozackich. Dużo zabytków, tam jest chyba z 1000 tych zabytków ponad kościołów i wszystkiego. Tam UNESCO nad tym sprawuje, jakby trzyma na tym pieczę jakąś, dbając o te zabytki niby. Nie wiem. Ale szczerze powiedziawszy, chyba więcej o Toruniu dowiem się od samych Torunian, przynajmniej mam taką nadzieję. Ale to wszystko na miejscu. Jeszcze jedziemy. Sorry, że tak telepię, ale wiecie co jest. Jedziemy bardzo szybko, bo Rafał wymienił mu szczelkę. Nie ma żartu. Jak jest szczelka wymieniona, to jest... Właśnie złamaliśmy, to mogą Państwo zobaczyć przez okno. Tutaj jest złamana... Właśnie cofamy się w czasie, wedle teorii Einsteina. I przez to nie będzie jeden przy jedno miasto. A tutaj jest taki krzak. Tam za nim... Jak coś jest na przykład za tym krzakiem już, to go mniej widać, nie? No jakby mniej go widać, zależy jak to jest duży, bo ten krzak mi sięga do pasa, więc tak widać jakbyście byli w zasadzie, jakbyście nie mieli nóg. Tak jakby sam pas był u góry, no tak głupio trochę. I dlatego nikt za tym krzakiem nie stoi, bo nie chce być posądzony o jakiś tam głupi wizerunek. Tam był podobny, tylko że tamten do pach. To jeszcze głupiej, bo zostaje takie popiersie. I tak, o, po pierwsze w środku trasy, tak? Na środku. Nie samym rapem człowiek żyje. Jesteśmy w centrum Torunia i tutaj mamy człowieka, który... się powiesił. Uwaga, uwaga. Rap się powiesił. Marek siedzi za odmowę, bo nie strzelał do Michała. A ja piszę ich historię i to już jest klasa cała. Jeszcze Filip Fizek w Moskwie dziś nagrody różne zbiera. Jeździ kiedy chce do Polski, był przyjęty przez premiera. Był przyjęty przez premiera. Odnalazłem klasę całą na wygnaniu w kraju w grobie. Ale coś się pozmieniało, każdy sobie żywot skrobie. Odnalazłem całą klasę wyrośniętą i dojrzałą. Rozdrapałem młodość naszą, lecz za bardzo nie bolało. Lecz za bardzo nie bolało. Już nie chłopcy, lecz mężczyźni, już kobiety, nie dziewczyny. Młodość szybko się zabliźni, nie ma w tym niczyjej winy. Wszyscy są odpowiedzialni, wszyscy mają w życiu cele. Wszyscy w miarę są normalni, ale przecież to niewiele. Ale przecież to niewiele. Nie wiem sam, co mi się marzy, jaka z gwiazd nade mną świeci. Gdy wśród tych nieobcych twarzy szukam ciągle twarzy dzieci. Czemu wciąż przez ramię zerkam, choć nie woła nikt kolego, że ktoś ze mną zagra berka lub przynajmniej wchowanego. Lub przynajmniej wchowanego. Znacie taki film Nosferatu, nie? To jest taki stary film, tam koleś gra na klawiszach i tak dalej, tam jest w ogóle czarno-biało było wtedy jeszcze na świecie. To jakby był remake, to by główną rolę grał Pierluigi Colina. Taki myk. Poczucie humoru, wiecie. Heheszki. Pierluigi Colina? To jest jeden z lepszych sędziów piłkarskich z tego czasu. Jeden z brzydszych. Wygląda jak Nosferatu w zasadzie. To w ogóle tak naprawdę to jest Nosferatu. Moim zdaniem. Nosferatu ma takie tele. Nosferatu był wampirem łysym z zębami dwoma z przodu. A to nie. Miał zęby... Tak mroczny królik Baxter. Wyglądał jak pacjent NFZ-u generalnie. Miał zęby z przodu dwa. Takie kły. Znaczy nie kły, on zamiast jedynek miał jeszcze te zęby. Bo to nie był Dracula. No i był łysy i brzydki. I siedział sam na chacie i grał. Generalnie
ot cała historia. Jak masz na imię? Red. Siemano, mikser, cześć. Cześć, miło mi mikser. Słuchajcie, czym waszym zdaniem powinien cechować się mądry człowiek? Albo kim jest mądry człowiek? Kim jest mądry człowiek, tak? Tak. To jest człowiek, który... Tak długa odpowiedź, że nawet nie wiem, od której strony mam zacząć. Od początku dawaj. Od początku? No to jest człowiek, który jest pozbawiony ego na przykład. To jest bardzo ważna rzecz, moim zdaniem. To jest człowiek, który jest wolny, który nie mówi głupot, nie myśli praktycznie. W sensie nie zaprząta sobie głowy myślami, powiedziałbym w ten sposób. Bo mądry człowiek w mojej opinii to jest człowiek, który potrafi zaczerpnąć z takiego nieskończonego, głębokiego, ciemnego jeziora wiedzy, która jest w nas, bezpośrednio. Potrafi, wiesz, włożyć w nie rękę i napić się z niego. No tak. To jest moim zdaniem mądry człowiek. Okej. A głupiec będzie kim według ciebie? Kogo nazywasz głupkiem i za co? Często pewnie w emocjach, nie? Ale tak... Nie, tak często w żartach, jak ktoś mówi głupcze, ale... Nie, moim zdaniem powiem ci tak, mamy ile? Już prawie 8 miliardów nas jest na świecie, nie? No, tym nie wiadomo jak jest do końca. No, wiadomo, tak statystyki mogą mylić, ale moim zdaniem spośród tych 8 miliardów nie wiem, czy znalazłbyś 100 tysięcy osób, które byłyby mądre. Wydaje mi się, że nie. Bo żyjemy tak, że uganiamy się za tym, co tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Wiesz, gonimy pieniądz, gonimy jakieś bezsensowne przyjemności, ubijamy się, trujemy się i tracimy czas, który został nam tutaj dany. Każdy z nas jest głupcem. Okej, super. Bardzo dziękuję. Mam kamerę. Siemanko, zabiją mnie czy nie? Nie, raczej nie. Ty jesteś mądry gość, jak masz na imię? Jędrzej. Jędrzej! Czekaj, Jędrzej, to ogarniemy temat. Siemano, jestem mikser, witam cię. Słuchaj, sprawa jest prosta. Jędrzeju, kim według ciebie jest mądry człowiek? Tak jakbyś miał intuicyjnie powiedzieć. Nagrywamy? Jak najbardziej. Nie bój się, to poleci na jedynkę. Kojarzysz taki kanał? Kojarzę. Pierwsze na pilocie, nie? Nie, do mnie na kanał, Mixer Freestyle. Zobaczysz, nie będzie żadnej beki i daję ci słowo. Po prostu jestem ciekaw ciebie jako człowieka i twojej opinii na temat tego, kim jest mądry człowiek. Jak czujesz? Mądry człowiek, myślę, że tak, który jakąś... niekoniecznie posiada wiedzę, ale który posiada jakiś taki mądrość życiową, nie? Jakąś taką coś, czym się kieruje jakiś, nie wiem, czy zbiór zasad to jest najlepsze jakieś określenie, ale bardziej myślę, że to jest kwestia wyborów, których dokonuje, że niekoniecznie musi być wybitnie jakiś inteligentny, czy posiadać wiedzę szeroką z jakiegoś zakresu, ale po prostu żyje w sposób, który daje mu, podejmuje decyzje, które myślę, że można też z jakiegoś obiektywnego punktu widzenia nazwać mądrymi. Nie? Okay. Myślę, że to działa w ten sposób. A powiedz mi, czy taki człowiek kieruje się, powinien kierować się dobrem? Tak. A głupiec w takim razie kim będzie? Głupiec? Będzie antytezą tego, co powiedziałeś? Mądrego człowieka? Czyli człowiekiem, który kieruje się złymi wyborami. Złym. Tak? Myślisz, że to jest głupiec? Myślę, że trochę tak. A czy głupcy są źli, twoim zdaniem? Postępują źle, niemoralnie? Niekoniecznie, znaczy to też... O głupocie można mówić trochę też w inny sposób. Głupota, mówię, w sumie może niekoniecznie jest przeciwieństwem tej mądrości. Też zależy, też myślę, że też trzeba odróżnić na przykład takie rzeczy jak człowiek prosty, a człowiek głupi. Nie? Ja. No, więc głupiec... Przepraszam, mówiłeś coś wcześniej właśnie na... Czy głupiec będzie zaprzeczeniem? Tego, co powiedziałeś wcześniej, czy nie do końca? Myślę, że tutaj zależy od tego, kogo po prostu nazwiemy głupcem. Ja, rozumiem. A masz się za głupca, czy za mądrego człowieka? Myślę, że to zależy od sytuacji. Czasami myślę, że jestem w stanie powiedzieć, że
coś, co zrobiłem, było mądre, ale też często wybory, których dokonuję, myślę, że tak ma każdy z nas, nie? Że o mało kim można powiedzieć, że jest w 100% mądry, w 100% głupi. Więc ja myślę to samo dokładnie o sobie, że, że czasami jest trochę tej mądrości, a czasami jest przeważnie głupota. Proste. Bardzo ci dziękuję, Andrzeju. Nie masz jak się żegnać, bo masz... Co są twoje psy? Dziewczyny. A, jasna sprawa. Powodzonka, miłego, trzymaj się. Jak masz na imię? Julia. Mikołaj Mikler, cześć. 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 Powiedz mi, kim według ciebie jest mądry człowiek? A co mu, a co decyduje o tym, że on jest mądry? Że jest mądry. No a co takiego robi? Robi mądre rzeczy. A jakie na przykład? Zalazki przyjmuje. Okej. Okay. A gdyby tak zabił kogoś? To byłoby... Nie było. A gdyby wynalazł lek na raka? Już wiemy, kim jest mądry człowiek. Bardzo ci dziękuję. 1, 2, 3, 4, 5. Widać ludzi troszeczkę, żebym miał co wspominać na starość? Widać ludzi troszkę, dobra czekaj. Moje gardło chyba zasypane proszkiem. Radę podam na upał, to masz tu loda. I zobacz, bo tempem akurat się bawię. Wjeżdżają lody, bo temperatura się zgadza. Nadal dopada mnie, słów tu plaga, bywać. Jest tak gorąco, to ci się w wachu coś rozpływa. I w sumie patrz, nie jestem przez sądy fakty te doceń, ale torebki nie trzymałbym brat na podłodze. Wiesz co jest grane, jeszcze o tym tu wspomnisz. Jak spiesząc się na stówę gdzieś torebki zapomnisz. Wiesz co jest grane, a potem o kurde to nie jest dobre. Gdzie moja torebka, który to schodek, miałam tam portfel. Wiesz co jest grane, hipo tu sunie, w sumie patrz. To może zabić, zobaczę jaki masz napis, sprawdź. Nie jestem pewien, chyba Londyn, wybacz. Jestem gościem w boksach, ale zawsze kiepsko czytam. I tak pływam w bitach, wiesz co jest grane. Nie czytam nic, bo nigdy na rapie nie walę. Brat pisanek, dobra, hip-hop to moja pasja. Brzmi to pięknie, bo kiedy nawijamy panią, kiwają nawet gołębie. Jeden człowiek, drugi człowiek, trzeci człowiek, czwarty. Wiesz o co chodzi, gramy w to jak w karty. Wokal zdarty, a propos czwórki, to nie jest szczery blef. Bo za wami siedzi ziomek, co ma tu 4F. Wiesz co jest grane, ma 4F, to jest ziom chory. I 4F pewnie jest jego sponsorem, bo to koleś, który ma duże logo. A logo jest dzisiaj takie, że myślimy, że to co? Że to wzór Boga, łapiesz? Po prostu lecę sobie z tym, no i spoko. Bo jestem gościem, który nosi stylną logo. Nie mam tematu, więc lecę, zrobię to zaraz. Ja sobie lecę non-stop, a on dalej lody. Sam sobie dokończysz. Wiesz co jest grane, finał. Żartowałem stary, po prostu nie chciałem przeklinać. Wiesz co jest grane, ktoś mnie nagrywa w tych rymach. O kurde, telefonem nagrywam i chyba Martyna i finał. Zresztą podaj temat jakikolwiek, bo tematu nie mam. Obiecuję, że każdy na szybko cię porwie. Jestem gościem uzależnionym od rymowania. Bo jeszcze w naszym kraju robić tego nikt nie zabrania. Tu chyba, chociaż dla wielu debili to jest tu dramat. Ale na takich głupków ja robię słowem tu zamach. Robię to tu za nas, albo za was, nie licząc na brawa i tak. Bo kiedy nawijam to wolny jak ikar, tu jestem. Fakty doceń, a trzyma się za brodę. Wiesz co jest grane potem, ma zapem tu za motę. I co ty na to? On rozkminia co mówię, widać to po nim, bo sobie usiadł tak jak Platon. A. Wiesz, myślę o tym, umysł ci dzisiaj obciążę. Że jak będziesz tak siedział, to ci zrobią tu posążek. Yo. Wiesz co jest grane prosto z chwilą człowiek. W ogóle nie wygląda jakby studiował filozofię. Wiem co mówię, na grubo to ten wałek. Wiem co powiedziałem, bo sam 3 lata to studiowałem. Ale po co? Nieważne, nie mówmy o tym lepiej. Bo studiowałem to po to, żeby mógł tu zajrzeć u siebie. Na szybko. Dziękuję bardzo. Pamiątka będzie na Mixer Freestyle. Zobaczycie siebie, a może nawet swoich znajomych. Jeździmy w różne miejsca. Mixer Freestyle na YouTube. Mixer bez X-ów, Freestyle jak Freestyle, albo Mixer Częstochowa. Ja mam taki kanał Mixer Freestyle. Jestem twórcą, muzykiem. Możesz znaleźć mnie w internecie. Jestem z Częstochowy, jeżdżę po całym w sumie świecie. Teraz akurat padło na Toruń. I zadaję z racji filozoficznego wykształcenia po części. Zadaję ludziom pytania, które według mnie są ważne. I dzisiaj padło na to, kim jest mądry człowiek, Aniu, według ciebie. Ja, to możemy się odwrócić tyłem do słońca. A, bo chcesz... Nie, tak mi lepiej. Dobra. Kim jest u ciebie mądry człowiek? Jak ci się wydaje? Mądry człowiek to taki, który ma jakieś wartości i potrafi z nich korzystać. Dobra. A w takim razie, kim będzie głupi? Ten, który jest bezrefleksyjną osobą. Okej. Okay.
w myśl tego, co mówiłam, może nie ma wartości. Okej. Okay. A czy w takim... O kurczę, zgadana osoba, proszę. A czy w takim razie człowiek mądry może, cokolwiek to znaczy, może robić złe rzeczy? Oczywiście, że tak. Okay. Sokrates już dostał po tyłku teraz, dobrze. A czy głupiec może robić rzeczy dobre? Oczywiście, że tak. Bezmyślnie. A no właśnie, no właśnie, dobrze to dodałaś. Jest, co skończyłaś? Jestem doktorem. Poważnie? Tak. Czego? Pedagog. Poważnie? No to jest Spajdus Gogos, prowadzący dziecko, wszystko jasne, bardzo dziękuję. Dziękuję. Jak masz na imię? Macieju, cześć, Mikołaj, mikser, cześć, tamto. Prosto, sprawa. Pasuje, Mikołaj. Pasuje. Powiedz mi, kim według ciebie jest mądry człowiek? Chociaż takie trzy cechy, jak czujesz? Trzy cechy mądrego człowieka? Mhm. Co mnie zastrzeliłeś teraz? No nie. Na spokojnie. Na spokojnie, mądry człowiek. Taki, który nie robi krzywdy innym ludziom. Okej. Okay. Taki, który potrafi kochać. Okej. Okay. Który jest szczęśliwy. Okej, okay, no super. A powiedz mi, czy głupiec jest przeciwieństwem tego w takim razie? No nie zawsze. Nie zawsze. No. Okej, okay. Super. Dziękuję ci bardzo. To wszystko? To wszystko, po bólu. Na której chcesz? Na 3-4, dobra? 3-4. Stoimy na jednej nodze, okej. Okay. Bardzo dziękuję. Przepraszam bardzo, mam pytanie. Znają Państwo Mariusza może? Tak, znam, ale pozdrowienia o to. Okej, okay, dobrze. Aj. Ale podobało mi się to zdanie. To zdanie już świadczyło o tym, że rozmowa... To świadczyło o tym, że... O mordę. Tak, znamy, ale pozdrowienia od niego. Ale tu gram w magazynie. To zdanie świadczyło... O, zobaczcie jakie boisko w ogóle, jakiś sztos, nie? Co za boisko w ogóle, nie wierzę. Przecież to jest mistrz. Mistrz świata, mistrz nad mistrzami. Tak z Anglią się kojarzy mocno, nie? Zamkowe budownictwo i takie boisko. Futbol i zamki. England. Oh dear John. It's very nice, very nice. Witajcie, witajcie. Mikser jojo, jak to wpuścisz na kanał, to będziesz miał milion odtworzeń, pamiętaj. Teraz nakręcamy w Toruniu. Mamy kuku na muniu. Mikser, tak to jest dawać właśnie kamerę w obce ręce. Słuchaj, pytanie. Powiedzcie mi, jestem Mikser, robię freestyle, tutaj jaram się rapem. Czym według was powinien zachować się mądry człowiek? Zabiłem, co? Nie. Rusin mu, bo ty się znasz. Dawaj. Na tych rzeczach. Kto jest u ciebie mądrym człowiekiem? Człowiek? Rusin jest, jestem mistrzem, się ma, no dawaj. Ten, który się dobrze uczy. Dobrze uczy? No. Albert Einstein miał bardzo, się bawi. Bardzo małe stopnie, no. Bardzo złe stopnie miał Albert Einstein. Czy jest głupi? Dla mnie mądry człowiek to jest ten, który dobrze się bawi. Okej. Okay. I rozkręca imprezę. Okej. Okay. A kto jest według was głupcem? Według nas pewnie nikt. Nie ma głupców? Są. Niektórzy są na świecie. A na przykład? Tacy, co wyzywają wszystkich. Okej. Okay. Którzy się kłócą. Okej. Okay. Okej. Okay. A ludzie, którzy zwracają się zwierzętami, są mądrzy? Nie. Nie są mądrzy. A ludzie, którzy wynajdują broń, ale po to, żeby bronić swojej ojczyzny. Czy to jest mądrość? Nie. Nie. Okej, okay. Według mnie tak. Ale widzicie, mamy różne zdanie. A powiedzcie mi, jakiej muzyki słuchacie? Różnej. Rapu, hip-hop, akcenta, cypisa. Okej, okay. Akcent, cypis, dobra, rozumiem. Okej, okay. Muzyka dla wszystkich. Panowie, lewą, sorry.
Dzięki bardzo, trzymajcie się. Miłego w takim razie. Dzięki. Ty, to nie jest tak, w sumie ziom, nie ma na co czekać. Poczekaj, zobacz jaki on ma napis tu na plecach. Ty znasz się, bo na plecach ma chyba koleś, tutaj czaszkę ciągnie. W ten sposób to się cały dzień i noc tu ciągnie. Wiesz co jest grane, na szybko to wystaw. Ma tutaj kompa za kompas, to jest ziom mój freestyle. Wiesz co jest grane, mogę sobie tutaj rap grać, bo leżę na tym bicie jak na głowie jego czapka. A propos czapki, na szybko brat się tu nie zatnij, bo z tego co widzę, to chyba odwrócone iluminati. Nieważne, dobra, mam spokój pod blokiem, widzę twoje oko, ale beka, mamy problem ze wzrokiem. Wiesz co jest grane, hip-hop, niebezpieczne. Problem mamy ze wzrokiem, okulary słoneczne. Wszyscy noszą, dobra, taki myśli przemyt. Okulary noszą takie, a my nie możemy. I myślę, farty tu doceń, jaka jest beka. Jaką bekę to rodzi, że jestem w Toruniu i rymuję na Łodzi albo w Łodzi, jak to woli. Nieważne, język olewamy, ziom dziś. Wiesz co jest grane, przejdę na bok. Masz te lechy, z Ostrowie przechyl, dobra. Mam te wytyczne program, ona ma lechy. Teraz znowu badam teren. Skoro ma lechy, to pewnie jest fanką zielonych butelek. Ja ten hardcore policzę. Zobacz jak rap może zrobić kogoś alkoholikiem. Żartowałem, bo to ten wałek, mam ten nawyk. Wypijam to tak jak oni, trochę kawy i proszę. Chociaż nie jesteśmy we Włoszech, to ci powiem, w sumie człowieku pieczo. Nie wiem czy Nescafe, czy zwykłe espresso. Nie jestem pewien, espresso to piją w miastach częściej. A z tego co wiem, espresso ma tu kubki mniejsze. Nie jestem pewien, na szybko to dzisiaj skręcę. Nie pijcie espresso, jak macie problem z sercem. Dobra, idziemy dalej tu dłużej. I zobacz, że w ten sposób ona otrzymała tu różę. Odwiedzam tutaj tu luzę. To ten wątek, ja to nagram. Sprawdzaj, że on tutaj ma teraz ziomek kwadrat. Nieważne skąd jest, to jest dobry wariant. Nieważne czy Polska, człowieku teraz, czy Anglia. To jest dramat, sorry, kolega zasłania winy czyjej. Poczekaj ziomek, ja się może schylę. O, wiesz co jest grane, dobra, przejdę na bok tu dziś. Ona ma problem, bo się przyszła tutaj pouczyć. I przyszła się pouczyć, to skomplikowane. Przyszła się pouczyć i spotkała się z takim chamem. Wiesz co jest grane, ty o mój Boże, czuję w tekstach. Weź to olej, już się dawno temu sesja skończyła. Nic na siłę, też to przyłaś tutaj, ale bez notatek. Zajerany od zawsze tu rapem, nieważne co powiem. Na szybko tak znam to, bo w każdej nauce podobno dzisiaj nam pomaga smartfon. A propos smartfonu, to nie jest piękne. On go nosi wszędzie, widać, bo szkło ma pęknięte. A, wiesz co jest grane, hip-hop. W szczegół idąc, widzę po imieniu, że to chyba piąte piwo. Nie jestem pewien, żartowałem, wybacz. Z takimi hamami na stówę jak ja, no to różnie tu bywa. O, a tam jest pani kelnerka wciąż od nowa, którą pytaliśmy, czy możemy chwilę tutaj porymować. I to jest super, teraz w umyśle schemat. Ona mówi, że spoko, a teraz przez nas przejść się nie da. Dobra, nieważne, o tym nie mówię, bo w sumie mikser się potem włączy. Ja kończę, bo łódź się kończy. Nieważne, weź ten temat, tu wywal. Ona zaczęła się kiwać, a z tego co wiem, to słabo pływa. Dzięki bardzo. Na szybko, trzymajcie się. Brawo, super. Mam powiązkę z Torunia. Miłego. Siemanko. Możemy wędrować. No wiedziałem, że to tak wyglądało. Będziesz ochoczy, tak czułem. Słuchaj, pytanie mam do ciebie, proste. Co się stało? Nic się nie stało, pytanie jest. Jestem człowiekiem, który rapuje w wielu miejscach świata i akurat trafiło na Toruń. Powiedz mi, mam takie pytania do ludzi z racji filozoficznego wykształcenia. Mało popularnego. Nie posiada. Ale nie musisz posiadać, jesteś człowiekiem, nie wystarczy. Posiadasz duszę? Nie wiem. Nie wiesz, no to bardzo fajnie. Powiedz mi, czym powinien kierować się dobry człowiek, albo kim według ciebie jest dobry człowiek? Jak myślisz? Człowiek, który nie jest dupkiem. A co to znaczy nie być dupkiem? Nie wiem, nie robić komuś tego, czego samemu byś nie chciał. Okej. Okay. Okej. Okay. A nazywasz czasem kogoś głupim? Mówisz, że ktoś jest głupi? Zdarzy ci się czasem? Ale cicho. Cicho. Dobra. A kto według ciebie jest głupi? No jakbyś miał tak dwie cechy głupiego człowieka wymienić. Nie wiem. Nie wiem, że jestem w stanie. Nie wiesz, że jesteś w stanie. A koleżanki pomogą? Koleżanki pomogą. One będą wiedziały. Koleżanki się wstydzą. A szkoda, bo mamy jedno życie. No nic. Trzymaj się. No, miłaś. Trzymaj się. Cześć. Aj. Siemanko, pytanie mam, mogę? Szybkie, łatwe, wydaje mi się, że dacie radę. Słuchajcie, powiedzcie mi, kim według was jest mądry człowiek? Jakie cechy ma mądry człowiek? Mądry człowiek? Poczytany, no, błyskotliwy taki. Nie pomoże ci, proszę. Dobra, a poczytany, błyskotliwy, okej, okay. A głupiec? Głupiec? No. Głupiec, no pewnie taki, który wierzy w tyle co, tak nie do końca jakoś stara się udowodnić cokolwiek, no tylko no tak łyka każdy przyzna, taki głupiec. No,
Ciężko, no myślę, że jest dużo, dużo definicji. Okej, okay, a powiedziałeś, że mądry człowiek jest oczytany, a nie znasz mądrych ludzi, którzy nie przeczytali nigdy książki? Znam inteligentnych ludzi, którzy nie przeczytali ani jednej książki, a mądrość, a inteligencja... A czym jest mądrość? To miało być proste pytanie i szybkie. Proste. Bardzo szybko ci idzie. Nie no, okej, okay. Wczoraj był ciężki dzień taki. Nie no, jasne. Rozumiem swoją intuicję, mądrość, inteligencja. Różnica są ludzie, którzy są mądrzy życiowo, tak? Nie o to ci chodzi. No to dają doświadczenie raczej. Bo to, że ktoś super rachuje na przykład w matematyce, oblicza różne działania, nie znaczy, że jest mądry. No tak, no może mieć po prostu taki dar, no. Okej, okay, rozumiem. Dzięki wielkie. No Mixer Freestyle na YouTube, zobaczycie, co robię, bo to jest tak naprawdę jedna malutka część filmu, ale równie ważna jak pozostałe. W całym świecie jeżdżę i rozmawiam z ludźmi, rachuję na wolno, freestyluję w ogóle, także myślę, że fajnie zobaczyć siebie. Miłego życia. Mam nadzieję, że jakoś wyszliśmy. Dobrze, trzymajcie się. Na razie. Kim według pana jest mądry człowiek? Jak pan czuje ten pan? To nie jest proste pytanie. No ale tak. Mamy różne rodzaje mądrości. Mam mądrość życiową, mądrość w kontekście wiedzy. Nie wiem, się to znaczy odpowiedzieć na takie pytanie. Zbyt ogólne. Okej. Okay. To jest bardzo dobra odpowiedź. Świetna odpowiedź. A głupiec? Głupiec? To dosyć uniwersalne. To jest osoba, która myśli, że to wszystko. Super. Miłego. Wzajemnie. No to widzimy. Lepiej milczeć i wydawać się głupi. Jesteśmy świadkami porwania. Najpierw. Dokładnie, tak jest. Złote święte słowa. Dawid Murek. Jak? Mariusz Wlazły. Nie no, Mariusz Wlazły akurat mógłby to powiedzieć. Krzynowy. No Jacek Krzynowy. Po strzele już Wolnego powiedział, że lepiej jest pasać dwie owce niż mieszkać samemu. Jacek Krzynowy z Abdery. Pan kogoś kto? To mi odpowie na ważne pytanie. Przepraszam bardzo. Zna pani może Mariusza? Nie. Mariusz to był taki... On siedział zawsze na końcu w klasie. Mało się odzywał. I na początku tak chętnie zeszyty pożyczał na przykład, czy dawał odpisać pracę domową, a potem... I tak się zamknął w sobie. I jakby próbowaliśmy z nim rozmawiać. Mówię, Mariusz... A on taki był... Nie wiem, jak to powiedzieć. Introvert. Coś takiego. Jakby państwo kiedyś widzieli Mariusza, gdziekolwiek, no, to byłbym wdzięczny. Jakieś informacje. Jeden, dwa, o. Dobra, a teraz sprawdza, jedną radę ci podam, że wbijamy zawsze napi, kiedy ładna pogoda. Jak mówiłem wcześniej, jestem takim ziomkiem, który już dawno z rapem odwiedził człowiek słońce. Wiesz, co jest grane, wiesz, nawijam tu dziś. Idę sobie z Majkiem, tak jak dwójka ludzi. Mijam ich tu, nieważne, kieruję się luzem. To nie Majka, głośnik na słowo, ty mi człowiek, uwierz i tak robię sobie hip-hop, po prostu używam sobie słów. A, znów rapem leczę, idę jak koleś z mieczem. Tak to tu wygląda, on nas obroni przecież. Wiesz co jest grane, ja to po nim już tu widzę. Że ten koleś to na stówę jest kozacki rycerz i nic to nie zmierza. Dobra, czekaj, idę sobie pomału, oni to znają. Zobacz tego ziomka, on pije kakao. Nawijam tak, podbijam sobie ciśnienie przez to. Brat, to nie kakao, to espresso. Mam myśli zesto, w sumie znowu tonę w rymach. Po jego gałce ocznej widzę, że to kofeina. I nie ma co rozkminiać. Co ci powiem, to jest dramat, że na kofeiny picie pozwala ci twoja mama, no. Dobra zamach, nawijam sobie słowem i ten hip-hop na szybko, człowieku tutaj tak zrobię. Ziom gada, jak złamana łopata, tak ci to pokażę. Lata 90 te kojarzę z grabarzem i to moje skojarzenie w sumie na samplach. Nie pamiętacie pewnie kto to był, karamba. Dobra, freestyle on się na stówę nie stacza. Jakiś dobry hashtag na górę, tak spawacza. Ty weź to sprawdzaj, mogę tak tu mówić, bo dobry hip-hop się nigdy mnie jeszcze brat nie zgubił. I podejdźmy tutaj na środek, panie, zrobimy to na szybko, staniemy tu gdzie skrzyżowanie. Nieskomplikowane to nie. Często widzę, że ten gość to do domu ci może przynieść pizzę. Nie jestem pewien, czy to pizza, złożę to w całość. On ci przyniesie pizzę, tylko szkoda, że za mało. Ej, dobra, hip-hop sunie, to jest dobry instrument tu w sumie. Ktoś to wspomni, oni minęli pomnik. Zaraz patrzą na mnie, ale są odąsani, bo to pewnie para. Uuu, dobra, w okularach widzę to lepiej. Nieważne, gram na wolno, sprzedaję te rymy zupełnie jak w sklepie. Horror, nieważne kolo, trzymam się reguł. Może wyjdźmy dalej, żeby tak nie stać w cieniu. Ty nie stać w cieniu, ja to łączę szybko tu z rapem i w ten sposób
zniosę to flow jak pani tą kieckę w kratę. Do niej kiecka bluza. Dobra, szczerze to dramat, bo jestem facetem i się nie znam na damskich ubraniach. Robię sobie chamski zamach na słowa. Lubię to robić człowiek, bo to kopie mnie bardziej niż browar. I zobacz, minęli nas ci ludzie właśnie w tej chwili. Wiedziałem, że ta pani się teraz schyli. Dobra, wiesz co jest grane, dla mnie to jest proste, bo ta pani się boi, kiedy twarz ma do kamery dostęp. Po prostu prowokuje chłostę, sprawa dobra. Fajna bluzka, odblask, mózgu kontra. Dobra, spontan, to nie jest żaden dramat. Ty weź to sprawdzaj, tam jest szyld, a na nim jest marihuana. Wiesz co jest grane, nawija mnie, to tu nie dziwi. A ona ma stylówkę, ziomek prawie tak jak hipis. Oj, szaliku, mógłbym powieku dużo nawinąć. Beka, noszenie tego zimą. Dobra, mogę tak tu mówić, to jest hip-hop. W ogóle człowiek, ogarniam rapem dzisiaj wszystko. Wiesz co jest grane, fajna czapka, robię rap tak. To nie czapka, to prawie człowiek snapback. Ty sprawdzaj, bo gram tak się nie minę. Wiesz, że old school Eminem, wiesz co jest grane. Dobra, czekaj, to pominę. Idę tak jak ona ze smartfonem. Koleś, jak go położę tak, to jakby siedziała przy stole. Wiesz co jest grane, bo to wiele zmieni. Bo dzisiaj się liczy, jak telefon ci się nie mieści w kieszeni. Dobra, znam się brat na rapsach, ktoś tam szczeka. Mam nadzieję, że nie znajdę się dziś na psach. Ty weź to sprawdzaj, robię to pomału. Na ulicy ziomalów, na ulicy pozdrowienia paluch. O, wiesz co jest grane, pędzę z tym, wręczę styl jak poczta. Mam tu parę rymów, ziomek odmian. Wiesz co jest grane, myślę o tym, czekaj. W ten sposób na brek tematu, ja nie mogę zwlekać. Tam jest ojciec, tak ma napisane. Ziom ty pieprz to, ojciec? Nie, to spoko ojciec, bo nie dyrektor. Wiesz co jest grane, dla mnie to jest proste, mnie to brat nie dziwi. Dobrze, że nie dyrektor, bo w dowodzie to miałby ryzyk. Dobra, przekaz byłaby tu z tego beka. No i ryzyk na flotę od ludzi to nie musi czekać, bo gram tu jak beka. I nie ma tu przebacz, bo po tej flocie to pewnie nieraz bekał ten ziom, bo ma trzeci podbródek, ja go dziś nie polubię. Wiesz, to jest grane, gram na wolno i straszę tutaj ludzi, ty uwierz, tonę w tych rymach, rzucam się w oczy jak Marina z bluzki. Gram na wolno, znowu kradnę dzisiaj luz i rapu dawka, nie Marina, a truskawka, sprawdzaj dłużej. Niedługo w refrenie, bratu, słyszysz róże. Dobra, ja mogę tak pędzić z tym, bo jestem typem, któremu się wkręcił styl. Ja to jest Toruń, dobra, bądźmy temu wierni. Skoro to jest Toruń, ziomuś, to na stówę to jest piernik. I dobra, piernik to jest sprawa dobra, bo ja właśnie w rap człowieku angażuję tu ten organ. Dobra, bądźmy zręczni. Aż się pani zatrzymała i zgasiła, teraz kiepa o śmiech. Jestem leniem, moja prośba, lepiej rzucić palenie. Tu przekaz pani pali, nawet córka wie co to beka. I nie ma tu przebacz. To są ludzie, którzy przyszli mnie odwiedzić. Bardzo jest mi miło w ogóle, niesamowicie. Ja będę skakał w domu z radości, tutaj obejmę ich, tak, w ogóle. Siemanko, cześć! Wiem, to jest głupi patyk, masz rację, nie ma co zwracać uwagi, bo to jest patyk, nie? Człowiek by z kamerą przyszedł, to była inna sprawa. No. No i bardzo jest mi miło, co mogę powiedzieć. Jaram się strasznie. Najlepsze chyba w tym wszystkim jest to, że jak się coś robi, to wie się, że robi się to dla ludzi, tak? To jest chyba mistrzostwo świata, no. Nieważne ilu ich jest, ważne, że są to ludzie. I tak patrzę po twarzach, raczej ludzie kumaci, więc tym bardziej mam radochę. No, on się schował, bo to jest medialna postać znana, znany i lubiany złodziej okoliczny. No, także to z tym onem to potem. Także to jest tyle z mojej pamiątki. Chcecie kogoś pozdrowić, coś powiedzieć komuś? Nie chcą. Oni nie mają rodzin, nikogo nie pozdrawiam.